Jakbyś tam dojechał chociaż bokiem do tamtej lampy, gdzie ja tam byłem, to sobie oprzesz motor, dam ci kamerę. Bo tam nie ma tyle ziemi, wiesz, bo tutaj to tak kurde jest. Nie ulicą, tylko możesz tu bokiem jechać, nie? My tam kawałek pojedziemy. A, no dobra, dobra. Zaczyna padać, kurde, trzeba zwiewać. Co ci powiem, tam na tym polu, jak jest takie równe, nie? To tak sobie trenuj, żebyś sobie go na stojąco właśnie, wiesz, odpuszczasz gaz, nie wiem, trójeczka, na trójeczce sobie spróbuj, żeby ci podniósł trochę koło, troszkę. Jak nie, no to wtedy dwójka, nie? Tylko pamiętaj, jedynka to jest mocna, nie? No to żeby ci nie przewaliło. Chodź, pojedziemy tam, mama chce nam zrobić zdjęcie. Patrz, tu się nagrywa. No. Tu będziesz wszystko widział. No. Ja sobie plecaka tu zostawię. Chyba wywalić. Teraz ty! Ale wiesz co, ci powiem, tam na tym polu, jak jest takie równe, nie? To tak sobie trenuj, żebyś sobie go na stojąco właśnie, wiesz, odpuszczasz gaz, nie wiem, trójeczka, na trójeczce sobie spróbuj, żeby ci podniósł trochę koło, troszkę. Jak nie, no to wtedy dwójka, nie? Tylko pamiętaj, jedynka to jest mocna, nie? No to żeby cię nie przewaliło. Chodź, pojedziemy tam, mama chce nam zrobić zdjęcie. Co? I co, zadowolony jesteś, że wleciałem? No widzisz, a podasz plecak? A ty chciałeś usiąść do mojego? No to poczekaj. Dawaj teraz. Ciekawe, czy Filip dostanie. No prawie, patrz ty, no kuźwa, ty możesz jeździć tym. Ja to bym ci go zostawił już, ty. Zamieniamy się? Tak? Ojciec by cię z chaty wyrzucił. No mówię ci. Co? Jedną nogą prawie dosięgam. No to i to byś, jak już jedną dosięgasz, to byś pojechał. Masz tu kieszeń? Nie mam. Nie masz. A masz wlepy? Mam. Masz jeszcze? Dobra. Tego do kalendarza nie mam. O kurde, ja już też nie mam. Wszystkie rozdaliśmy na targach, wiesz? Ale za to masz gogle i rękawice. No. Ten kask jest trochę mały do tych gogli. No, ale w ogóle to wszystkie są tego rozmiaru, wiesz? Najwyżej jak sobie kas wymienisz, to już będzie ci się działo, nie? A zadowolony jesteś z tego kasku? No właśnie jestem. Aha, okej. Okay. Mam gogle, które właśnie. Jak będziesz kiedyś wymieniał kask, to w razie czego mam fajne kaski z najwyższej półki, ale muszę je sprzedać, wiesz? I one są między 800 a 1000 zł.
Ale to są Airocha Aviatory. Te kultowe. No. Także jak będziesz chciał, to jak jeszcze nie zdążę ich sprzedać, to będą do sprzedania. Tutaj o, jak Filip zrobi kategorię, ile masz lat? 13. No to za rok może na AM robić i może 50-kami jeździć. To jest, skuterem. No bo on od październiku 14 gdzieś miał, nie? No. To jest od 15, tak? Od 14. Od 14. No, no już może chodzić na kurs. Gdzieś śmigał do szkoły swojej nowej. No, ja też mam, widzisz, 50-kę skuter i też jeżdżę. To Filip, to trzymaj się jeszcze raz. Niech służą rękawice i gogle. I trenuj, bo bez tego to ani rusz. A jak popróbujesz na kole, zacznie ci wychodzić, to zobaczysz. Nawet nie będziesz musiał mieć terenu, żeby się dobrze bawić. Będziesz latał, a nie jeździł. No. Tu też na skróty mogę jechać jakoś? Tu jeśli pan pojedzie samego końca, ale na Markowice czy na co? Czy no, na Markowice. To pan pojedzie do końca. I tam dalej, jak te auta jeżdżą, widać, tam takie białe jechało, to będzie taka asfaltowa droga i pan tu przez ludzisko przejedzie. Aha, no, czyli w lewo tu muszę. Tak, do samego końca i później w lewo, będzie chyba taki kawałek szlakowej, czarnej drogi i do asfaltowej. Tak jak mówię, tam auta jeżdżą, no to... To jedziesz mi odprowadzić? No, możesz jechać tam do tej drogi, w chwili tam asfaltowej się cofnie, nie? Tylko nie wyglep teraz na koniec. No, chociaż możesz, bo kamera włączona jest. Lepiej nie, bo kurde, jak ci motocykl przykryje, to dopiero będzie. Naprawy. Do widzenia! Patwa jakaś. No coraz lepiej, no. Wleka nawet wyprzedzi. Co ty, teraz go nie zdołnie. Jadę na Markowice.
W lewo i potem? No i potem? Jakoś trafię. Dam radę. Aha. Dobra, ja pojadę tam i na pewno gdzieś tam znajdę kierunkowskaz. No dobra, to trzymaj się, dzięki. Letam.